Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Ramian, witam was w kolejnym odcinku Trybu Kariery. Ostatnio się działo, jednak dziękuję za wszystkie porady i dzisiaj postaram się was posłuchać. Najważniejsze to grać spokojnie, grać z głową. Czeka nas spotkanie z Augsburgiem i na którym miejscu oni w ogóle są, żeby ta porażka, no... jaka porażka? Zwycięstwo, Augsburg. A, 10. miejsce to właściwie taki średniak. Jednak zobaczmy, jak wygląda moja drużyna, ponieważ wydaje mi się, że tak jest. No, sami widzicie, większość jest zmęczona, trzeba to zmienić. Rafael wystąpi obok Drmicia, ponieważ Stindla chce trzymać w pierwszej drużynie, a ich Anacho może sobie odpocząć. Jednak jeśli chodzi o ławkę rezerwową, to ja naprawdę wielkiego wyboru nie mam. Okej, Szaka jest zmęczony, więc Tielemans wystąpi i jeszcze Brewer zamiast Velasqueza, który nie jest w formie. No, nawet nieźle to wygląda. Oczywiście widziałem komentarze, które mówiły, bym wrócił na poprzedni poziom trudności, jednak ja nie widzę w tym sensu. Nie dość, że się nauczę grać, to jeszcze według mnie te materiały będą ciekawsze, jednak no najpierw muszę zwiększyć swój poziom gry, który, no nie oszukujmy się, do najwyższych nie należy, więc ta seria będzie miejscem, no, takiego mojego treningu. Oby wyszło. Mamy pierwszy stały fragment gry po interwencji obrońcy drużyny przeciwnej. Stindl, przyjęcie piłki, musi oddać uderzenie! Aj, cudowna interwencja bramkarza. Okej, spróbujmy powtórzyć ten schemat. Tym razem Stindl przed pole karne. Tielemans, odskoczyła mu piłka, jednak nie rozumiem, dlaczego Herman nie mógł do niej podbiec. No dlaczego ci piłkarze nie mogą myśleć? O, proszę, proszę, z tego coś może wyjść. Według mnie był to faul. Stindl, co tu się dzieje? Lars, spokojnie, mamy Tielemansa. Uda się? Uda. Nie wiem, co robić, dlatego Stindl z dystansu i bardzo dobra decyzja. Piłka dla nas, czy... Ach, dobre wybicie. Korb przy piłce. Julian. Po ziemi. Do Hanna. I po raz... Nie, wyrzucam go z zespołu. Durdić. Pole karne. Drągowski miał mnóstwo szczęścia, ponieważ te uderzenie całkowicie mu nie wyszło. Dobra akcja gości. Podanie w pole karne. Doskonała interwencja naszego obrońcy. Rzut rożny dla Augsburga. Dobra centra i musimy spokojnie się zachować. Johnson i mamy 1-0, genialnie! Po raz kolejny nie była to świetna akcja przeciwnika, po prostu mój idiotyzm. Gratulacje, Damian. Es fajn, kolejne uderzenie na naszą bramkę, Niemiec się rozkręca. Ale to niedobrze, ja muszę go skasować. Kujaczow w narożniku, kolejna centra wygrana! Dobrze, wraz z rozpoczęciem drugiej połowy postanowiłem przeprowadzić podwójną zmianę, boisko opuścili Stindl oraz Han, a zastępują ich Hazard oraz ich Anacho. O, kolejny rzut rożny. Kolejne dośrodkowanie Azjaty, ale on wykonuje je perfekcyjnie. No i nie mówcie, doskonale, Bartuś. O, na ten moment czekaliśmy, tylko czy Josip Drmić coś zrobi? Okej, dobra przekładanka, fatalne dośrodkowanie. Herman w polu karnym, uderzenie lewą nogą do dupy. Jeszcze piłka nasza. Herman, wycofanie do Korba, Korb do Hermana. I Tielemans z dystansu, dobry strzał. Jednak niestety, nawet nie mamy, a mamy out. Hazard, dobra zmiana ciężaru gry. Korb do Rafaela. Ale to wszystko wolno idzie, jednak i Heanacho, no nie mógł ruszyć tego murzyńskiego dupska do przodu. Ech. Może teraz Drmić! 1-1! Widzieliście, co za akcja, tylko dlaczego dopiero w 90. minucie? No wyszło mi coś, musiałem się zastanowić, musiałem zamilczeć, ale wyszło 1-1 i po raz kolejny gol w końcówce ratuje ten mecz. Ale co jak co, jestem z siebie dumny. No nie mówcie, że to ładnie nie wyglądało. Wszystko z pierwszej piłki załatwione. O to właśnie chodzi. Teraz muszę to po prostu częściej powtarzać. Jednak najważniejsze to po prostu myśleć i zachować spokój. Jak widzicie, troszeczkę mi to zajęło, jednak cieszę się, że udaje się wywalczyć ten jeden punkt. Ale wiecie co? Nawet satysfakcja jest z takiego gola, bo nie było to takie głupie biegnięcie z piłką. Nie, to były piękne podania i wspaniały strzał w polu karnym, który szczerze mnie zaskoczył, ponieważ nie spodziewałem się, że piłka wpadnie do siatki. Jednak mamy jeden punkt, ale szczerze, czarno to widzę. Mamy raport juniorów, czy jest ktoś z potencjałem 90? No, panowie, co to ma być? O, ten nawet nieźle wygląda, ale... Waldemar Góralski. Ładnie się nazywa, to go wezmę. Tak się tylko chcę pochwalić, że Drągowski właśnie osiągnął overall wynoszący 86. Ach, jak oni szybko dorastają. Nadszedł czas na kolejne spotkanie, tym razem Borussia Mönchengladbach kontra Leipzig. Gramy na wyjeździe, nasi rywale są na 15. miejscu w tabeli, więc wypadałoby odnieść dobre zwycięstwo. Wysokie zwycięstwo. W tym sezonie udało się już ich pokonać. Dzisiaj chcę zrobić dokładnie to samo. Oczywiście najbardziej boję się tutaj Jusufa Poulsena. No, plotki głoszą, że jest wrześnikiem. Wcale pewnie tego już nie mówiłem w tej serii, ale co mogę powiedzieć, ten gol w ostatnich minutach poprzedniego spotkania dał mi wiarę, że ja mogę dzisiaj wygrać.
Wow, świetna centra, 1-0. Ja miałem nadzieję. Ja miałem wiarę w to, że odniosę piękne zwycięstwo nawet z czystym kątem. Jednak nie, doskonałe dośrodkowanie, główka i gol. Dobra, nie komentujcie tej interwencji piłkarza z numerem 4, jednak szczerze to myślałem, że nasz środkowy obrońca sobie spokojnie poradzi z Kaiserem, ale no nie wyszło. Szaka ma mnóstwo miejsca, nie rozumiem dlaczego nikt go nie kryje. Rafael przy piłce, Rafael jeszcze przy niej i techniczne uderzenie! I Heanacho dobija, mamy poprzeczkę! Świetna drużynowa akcja i tym razem Heanacho nie może tego zmarnować. Idealnie umieszcza piłkę w siatce 1-1 w 32 minucie. Bramkę zdobywa nasz młody Nigeryjczyk. Doskonale, ale już rozumiem powoli o co chodzi w tej grze. Szybkie podania, drużynowo, no i gol. Choć szczerze to się bałem, bo uderzał ze słabszej nogi, no ale co najważniejsze, gol padł. Rafael holuje piłkę, podanie do Drmicia, no walcz mój kochany Szwajcarze. Nie zachowuj tej neutralności w stosunku do rywali. Szaka utrzymał się przy piłce, spokojny rajd i niespokojne uderzenie. Kolejne dośrodkowanie, poprzeczka. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 1-1, no i co jak co, coś się dzieje. Jednak tak jak mówiłem, Brazylijczyk opuścił boisko, ponieważ no, coś mi tutaj nie gra. Sztindl, proszę, działaj cuda. I Heanacho odebrał piłkę i świetnie przeczytał zamiary Drmicia. Widzę, że jest tam Sztindl, jednak no, bałem się do niego podać i to jest rzut karny. Bezsensowne wejście obrońcy z Lipska, no po co? Po co? A wiecie co jest najlepsze? Że ja mam teraz nowego pada, a to oznacza, że nie zmarnuję jedenastki. Lars Sztindl w polu karnym i Niemiec umieszcza piłkę pod poprzeczką. Prowadzimy 2-1. No i uważam, że jest to zasłużony rezultat. Świetnie dzisiaj gram. Znaczy może nie świetnie, jednak lepiej niż ostatnio. No i szczerze, mam ochotę na trzecią bramkę. Takiego karnego nie da się obronić w tej grze. No chyba, że jest się cyborgiem. No ale bramkarz Lipska nie jest. To dobrze. A i doskonała kontra, słupek! Oj, mają pecha. Jako, że widzę zmęczenie dwóch moich piłkarzy, nadszedł czas na zmianę. Na boisko wejdzie Tielemans oraz Traore, a następne spotkanie ponownie na wyjeździe, tym razem z Hannoverem 96. Nie, nie będę czytał liczb po niemiecku, bo to mnie przerasta. Przeciwnicy postanowili rzucić się do ataku i to jest dobra okazja dla mnie. Drmić i Heanacho nie spalił drugi gol Nigeryjczyka, czy może drugi rzut karny, ale nie, to tylko i wyłącznie świetna interwencja rywala, choć niezbyt dobre podanie. Czym się to skończy? Skończy się niczym. Jusuf Poulsen w polu karnym, przecież to będzie bramka! Wow! A nie, on trafił w słupek, dobra, myślałem, że Drągowski siłą woli to wyjął. Cudowne podanie i tym razem to jest kolejna interwencja Polaka. Jak widzimy, nawet bramkarz pojawił się w polu karnym. Jeśli on zdobędzie teraz gola, no nie, nie, ale jednak nie wraca do bramki. To jest dopiero ciekawe dośrodkowanie. I Heanacho przy piłce, strata. Oni trafią. Mimo, że była okazja do strzelenia trzeciej bramki, no niestety nie udało mi się jej wykorzystać. Najważniejsze jest to, że zdobywamy 3 punkty na wyjeździe i tym samym utrzymujemy się jeszcze na pozycji lidera Bundesligi. Z trudem, ale się udało. Jako, że chcę w tym odcinku rozegrać spotkanie reprezentacji, przesymulujemy spotkanie z Hannoverem, no wydaje mi się, że akurat takiego rywala powinniśmy zmieść z powierzchni ziemi. Dlatego też, och, Brewer, kontuzja w drugiej minucie, ale spokojnie, to jest profesjonalista, on będzie w stanie kontynuować grę. Na chwilę obecną mamy 3 punkty przewagi nad Bayernem, więc jeśli teraz wtopię, to nie będzie dobrze. Ale jak widzicie, nie wtopię. Rafael, oj, umieściłem go w pier... Nie, on jest na ESP, o, dobrze. No co z tego, że zdobył gola? A właściwie dobrze, że zdobył gola, ponieważ hej, zawsze będzie remis. Prib w 43 minucie trafił na 1-1, jednak panie i panowie, 10 minut do końca tego meczu. I Heanacho, Drmić, no, no dobra. Jeden punkt, zawsze coś, taki rezultat na moją miarę, jakby nie patrzeć. Nadszedł czas na spotkanie z mistrzami Europy 2004 roku. Grecja kontra Polska. Na chwilę obecną jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. To oczywiście daje nam awans do Mistrzostw Świata, no ale szczerze, stać nas na więcej, prawda? Spokojnie możemy zakończyć eliminację na pozycji pierwszej. Czy wyświetli mi się teraz tabela, czy nie? O, niestety nie. Dobra, hymny znamy na pamięć. Ashley Borough Bridge jest sędzią tego spotkania. No i to co? Rozpoczynamy! Fantastyczny start! Dziękuję bardzo! Ciekawe podanie Milika, mimo że został tam agresywnie zaatakowany. Mierzejewski! Dobre zejście, co zrobi Grosik? O, ma mnóstwo miejsca, jednak poczekał na partnera. Doskonale Olkowski! Prawy obrońca wykonuje dośrodkowanie, jednak Lewandowski! Nie doszedł do tej piłki, szkoda, ponieważ było to naprawdę bajeczna piłka. Okej, takiego podania od celebana się nie spodziewał. Milik! Oleż strzał! Milik, kolejna próba zaskoczenia bramkarza z dystansu. Mamy rzut rożny.
I szczerze, nie jest źle. Myślałem, że będzie trudniej, a tak naprawdę to ja tutaj rozdaję karty. Niezbyt dobre wybicie i świetnie po raz kolejny Milich. Czy Arek będzie szukał strzału? Nie, podanie do Krychowiaka. Krychowiak Mierzejewski w polu karnym, no ale on niestety nie oddał dobrego uderzenia. Piłka ląduje w rękach Karnezisa. Milik zaczarował i właściwie stworzył zagrożenie, to się liczy. Po raz kolejny Milik, dośrodkowanie Lewandowski, powalczył w powietrzu. Kończy się to rzutem rożnym dla Polski pod koniec pierwszej połowy. Kuba Błaszczykowski, odchodząca piłka, no niestety bardzo źle wykonany sam fragment gry. Och, Glik z nożyc nad bramką, była to cudowna sytuacja, ale niestety nie tym razem. Lewandowski! Jezu, Karnezis ma naprawdę dzisiaj ciężki dzień. Niesamowity strzał Roberta. Błaszczykowski przed pole karne. Jeśli Milik to wykorzysta, Mierzejewski i kolejny korner. Teraz mogę to powiedzieć, pierwsza połowa zakończona bezbramkowym wynikiem, jednak rzućcie okiem na statystyki. Oj, teraz zobaczcie je. No cholera, tutaj one są. Tylko 4 strzały oddałem, tylko... Oj, mam mniejsze... Nieważne, ale dobrze mi idzie. O, Grosicki zatańczył z obrońcą, dośrodkowanie i interwencja Karnezisa. Co jak co, jest to naprawdę dobry występ greckiego golkipera. Błaszczykowski otrzymuje piłkę od Krychowiaka, Kuba Błaszczykowski. Och, z trudem, ale utrzymał się przy piłce, dobre podanie do Piszka, jak za czasów Borussii. Choć właściwie chyba w grze oni jeszcze w Borussii grają. O, chyba Lewandowski nie był na spalonym, jednak i tak, a jednak był. Milik wywalczył czysto piłkę, Arkadiusz Milik sfaulowany i to jest 11. A w dodatku zdobył jeszcze bramkę, co za cudowny koniec. Wybicie Drągowskiego, faul tego, który przed chwilą miał okazję do zdobycia gola. No na mnie to powinna być czerwona kartka, bo jednak był ostatnim obrońcą, no ale dobrze. Ja się nie znam, biedny Mili. A właściwie, bogata Polska. Lewandowski, czy to będzie pewny strzał pod poprzeczkę? Tak jest! 1-0 w 80 minucie i wszystko wskazuje na to, że Polacy zdobywają kolejne 3 punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jest to dopiero pierwszy gol Roberta w tym turnieju, to jest dopiero ciekawe. Lewandowski czysto wywalczył piłkę, Lewandowski biegnie po drugiego gola, zatrzymał się, ale bardzo dobrze podaje. Żyro, dośrodkowanie, dlaczego tam Milik nie chciał walczyć o piłkę? Błąd napastnika, no ale co jak co, trzeba pochwalić naszego pomocnika za perfekcyjne dośrodkowanie. Rybusto już pole karne, jest podanie, ale nie tak, choć może mieli gol! Komiczna bramka, ale prowadzimy 2-0. A teraz proszę o powtórkę, ponieważ ja nie wiem, jakim prawem futbolówka znalazła się w siatce. Przecież to było tak beznadziejne. Zobaczmy, podanie Lewandowskiego, rybus, mocne zagranie do Milika i tak jest. Ach, od łydki przeciwnika, już rozumiem. No ale co mogę powiedzieć, gol to gol. Milik trafia w tym turnieju po raz trzeci, gratulacje. Wygrywamy 2-0 na stadionie gospodarzy. Lepiej być nie mogło, prawda? Szkoda, że jedna bramka z rzutu karnego, jednak wydaje mi się, że Milik w miarę to wynagrodził. Było mnóstwo sytuacji, których niestety nie udało się wykorzystać, jednak zgarniamy 3 punkty na wyjeździe i to jest w tym momencie najważniejsze. No jesteśmy pod Włochami, jednak cóż, kolejny odcinek rozpoczniemy od starcia ze Szwecją. I co jak co, jestem z siebie zadowolony, no bo jak na klasę światową to poszło mi bardzo dobrze. Udało mi się nie przegrać żadnego spotkania w tym odcinku. No i szczerze, widzę mały progres. Ja dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym odcinku Trybu Kariery za tydzień, jutro na kanale Back to Glory. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!